Małgorzata Małkowska, witam z Lubania w programie Ludzie Mówią. Dziś w Światowy Dzień Środowiska zapytam przechodniów w Lubaniu, jak oni dbają o środowisko. Segreguję odpady. Nie wyrzucam wszystkiego, gdzie popadnie. Dbam i zależy mi na środowisku, ponieważ w tym żyję. I będą żyć moi następcy. Jak długo pani sortuje śmieci? Teraz dopiero jak się tak dużo o tym mówi, czy już bardzo od wielu... Bardzo długo pracowałam w zakładzie, w którym było duży nacisk i szkolenia pod tym kątem. Także mam to po prostu wpojone. Także uważam, że każdy to powinien wykonywać, każdy powinien dbać o środowisko, bo możemy je bardzo łatwo i szybko zniszczyć. Środowisko naturalne, no przede wszystkim segregacja śmieci, no i na tym, że nie zanieczyszczać ulic, placów, zabaw i tych. A jak pan tak patrzy z perspektywy lat, jest lepiej pod tym względem czystości? Szczególnie w miastach, tak gdzieś tym, ogólnie tak, natomiast obrzeża, lasy, jakieś zadrzewienia i tak dalej, to jest gorzej, bo śmieci znajdują się niestety w lasach przydrożnych. Czyli jest jeszcze dużo do zrobienia? Dużo. U nas przykład jechać w kierunku Olszyny za otaczalnią, tuż wiadukt kolejowy, no tam jest tragicznie. Tradycyjnie, ale całe śmietnisko się znajduje. My w domu dbamy o środowisko, segregujemy śmieci. Mamy na wsi kompostownik i w taki sposób. Teraz weszła jeszcze ta reforma właśnie śmieciowa, także już od... Jeżeli chodzi o deklarację śmieciową, zaznaczył pan, że będzie pan startował śmieci. Tak, oczywiście, no bo to jest bardziej opłacalne. A jeżeli chodzi o jakieś inne formy ochrony środowiska, no to... dbałości? Raczej nie zaśmiecamy środowiska papierkami czy takimi rzeczami, raczej pilnujemy tego. A woda, prąd, spaliny? No, woda. Oszczędzanie jest też? No, raczej na wodzie. Oszczędnościowe? Raczej nie, na wodzie to raczej nie oszczędzamy. Mhm. Na prądzie tak, a na wodzie już nie. No ja jak dbam o środowisko? No trudno jest mi powiedzieć, wie pani. No człowiek zbiera, wyrzuca śmieci tam, gdzie trzeba, pilnuje tego porządku, wszystkiego, tyle ile można. Oszczędzanie wody, prądu? Tak, oczywiście, to też. I wodę, i prąd się oszczędza. Także mi się wydaje, że wszystko to, co mogę zrobić, nie? W życiu codziennym, co pani robi, żeby dbać o środowisko? Nie wiem. Oszczędzanie wody, prądu. No, nie. Na pewno też to jest, ale nie wiem więcej nic. Sortowanie śmieci? To już obowiązek. No, trzeba. O to właśnie trzeba dbać. Powinno się dbać. Czy się dba? No. Pani przypadku? To znaczy, w moim przypadku tak, po prostu staram się, żeby sortować to, co możliwe. Plastik do plastiku w ogóle, ten papier do papiera, nie? No i także, no na razie ja tak robię, ale kto robi, to nie wiem. Pytamy o dbanie o środowisko. Dzisiaj jest Światowy Dzień Środowiska. Jak państwo dbają o środowisko? Proszę panią, dbamy bardzo dobrze. Przebieramy śmieci przede wszystkim. No i zwracamy ludziom uwagę, którzy nie przebierają. Pieski, załatwianie się piesku to jest problem. W mieście tutaj po nocy nie można przejść. Wszędzie są te odchody psie. Wiemy o tym, że są pojemniki w parku, gdzie można to złożyć, ale ludzie tego nie pilnują. Druga sprawa, no tak myślę, że będzie się poprawiać, mam nadzieję. Jeszcze więcej uwagi powinna Straż Miejska na to zwracać uwagę. Panie wychodzą z pieskiem, powinna być zabezpieczona w jakiś sposób, bo wiadomo, że ten piesek wszędzie może zrobić ten swój odchod. A ona bierze w papierek i wrzuca tam, gdzie się śmieci wrzuca. A oprócz tego sortowania, jak jeszcze dbają państwo o środowisko? Co jeszcze pan by wymienił? Przebieramy. My nie mamy pieców, to my dbamy, nie? Bo nie palimy. Bo wie pani, o co chodzi, nie? Odpady, bioodpady mamy osobno. Butelki plastikowe osobno. Czyli na wszelkie możliwe sposoby sortują. Na wszelkie takie, jakie mają być w Unii Europejskiej. Czyli jesteśmy w Unii, trzeba działać tak jak w Unii. I trzeba patrzeć, żeby było u nas więcej czyści. Nie tylko, że w Unii, bo moim zdaniem, jak sobie zadbasz o czystość, tak tobie jest miło. No prawda? Właśnie.
tobie Unia do tego komuś... niepotrzebna. Unia nam niepotrzebna praktycznie wtedy, no. Sam od siebie człowiek powinien, nie? Tylko zacząć u siebie pierw, a później... Właśnie to najważniejsze, zacząć od siebie. Tak, a później wymagać od innych. Bo zawsze każda praca jest taka, nie? Zaczynaj od siebie, a później wymagaj od innych. Wysortuję śmieci. Coś jeszcze przychodzi do głowy? Nie wiem. Oszczędzanie wody, prądu, tak, czy pani tak, to na co oczywiście. Dzień stosuje? Tak. No. Pamiętając w tym momencie o wysokich rachunkach, czy o tym, że to jest też dobrze dla środowiska? To jest jeżeli dobrze się też dla środowiska, jedno i drugie. Staramy się, segregujemy śmieci. W miarę możliwości. Właśnie segregujemy, bo zwłaszcza teraz to jest takie. Ta segregacja przede wszystkim, a coś jeszcze? Żeby lepiej było dla środowiska naturalnego? Nie wiem, nic mi nie przychodzi teraz do głowy. Dziękuję bardzo. Ja dbam, ale ludzie absolutnie nie. Jakie pani ma te zastrzeżenia? Czego nie robią? Proszę pani, już ja tu akurat nie mieszkam, wie pani. Przez okno widzę, co się robi. Przynoszą śmieci, a nawet tutaj są śmieci takie, idę cukierek, żeby tego, to nie, to oni z domu biorą te śmieci i w te kosze tutaj, z tego. Czy to jest takie, to jest naprawdę niepotrzebne tutaj to robienie. W ogóle ludzie nie dbają, idzie matka z dzieckiem, widzi, że rzucają różne od cukierków, tam od czegoś, torebki. Nie zwrócił uwagi. Czyli pani obserwuje, że nie jest dobrze? Bardzo na to jestem uczulona, wie pani, bo mnie z domu nauczyli, że to trzeba dbać, a to wszystko dla nas przecież jest, prawda? Ja mam prywatny domek i dbam. Trzeba przyjść, to się zobaczy, a tu co będę musiał, mogę powiedzieć? Nic. A w jaki sposób pan dba o środowisko? Jakiś przykład? Śmieci nie rzucam tam, gdzie nie trzeba, na przykład. No, ale poza tym na policję nie chodzę, na nikogo nie donoszę, bo to wie pani, szyby w domu powybijają. Czyli o takie środowisko społeczne też pan dba. A. Pytamy o dbanie o środowisko. Co pani robi dla środowiska? Proszę panią, wszystko. Ja jestem tak, wie pani, nie chwaląc się, ale czysta kobieta, że sortujemy z mężem wszyściusieńkie i jestem za, żeby było jak najczyściej, jak najczyściej. No. A od jakiego czasu pani sortuje? Długo już? Proszę, jak tylko nastało, co były takie, co przywozili do nas te takie... Jak się rozpoczęły te kampanie tak, i osobne tak, czyściusieńko, kosze. Właśnie, od tamtego czasu w tych workach foliowych wszystko, co przywożą, co zmieniają, co czwartek, czy co jakoś tak. Także... A oprócz tych śmieci, jakieś inne aspekty dbałości o środowisko mogłaby tu pani przytoczyć? Co, no wie pani, no... Nawet idąc z wnuczkiem, wie pani, mój wnuczek zbiera, mój babcia puszeczkę. Podniesiemy puszeczkę, bo będę zbierał nakłada. Czyli świadomość jest. Tak, jest, chociaż ma dziecko 5 lat, ale wie, że trzeba być, ma być czyściutko. No, żeby czysto było, zielono, pięknie. Jak to zrobić? No, jak to zrobić, no. Co pani robi w tym kierunku? Ja przepraszam, ale ja wiele nie robię, bo ja choruję. No, już wiek. A sortowanie śmieci, bierze pani w tym udział, czy nie? Nie, to u nas na razie jeszcze tego nie zaprowadzili, nie sortuję, ale ja sortuję. Także żelastwo, nie żelastwo, szkło, papier to tam jest taki kontener, to tam noszę bliżej. Wyłączanie wody, zakręcanie wody, jeżeli nie jest tak, potrzebna, wyłączanie światła, czy pamięta pani to, o tym na co dzień? To jak najbardziej, więcej po ciemku siedzę, to jak najbardziej, no tak. A wodę to oszczędzam, bardzo oszczędzam. No. O, wodę oszczędzam bardzo. Dużo nie używam wody. Segregacja śmieci? To chyba teraz jest najbardziej na topie w tym momencie. No i kurczę, wyrzucanie odpadków do koszy, które znajdują się na ulicy generalnie. No bo to jest też bardzo ważne według mnie. I żeby nie zaśmiecać. Tak. To jest podstawa, że tak powiem, i wychowania, i kurczę tego dbania o środowisko. A jakieś takie inne aspekty, nie wiem, zakręcanie wody w domu, gaszenie światła, jeżeli nie jest potrzebne. To też, na przykład golenie, jeśli płuczę maszynkę, to dopiero odkręcam wodę, jak golę twarz, to ją zakręcam w kranie, żeby jak najmniejszy był strumień wody. To jest, jeśli chodzi o wodę, taki też ważny aspekt. Co jeszcze takiego, kurczę?
Czyli co, w takim życiu codziennym pamięta pan o takiej dbałości o środowisko? Nawet zatrzymywanie samochodu dłużej niż, jeśli parkuję i czekam jakoś dłużej niż minutę, prawda, to wyłączam silnik, żeby nie chodził na wolnych obrotach, żeby nie zanieczyszczał środowiska. Bardzo. A jeszcze może zapytam, czy dzieci pan też tego uczy już teraz? Tak, jak najbardziej. Staram się, żeby na początku te śmieci wyrzucali do kosza i na przykład Kuba już wie, że te butelki to wrzucam do pojemnika z butelkami szklanymi, plastiko do plastikowych, chodzi ze mną, segreguje, wyrzuca. Dziś z Lubania to już wszystko. Dziękuję państwu, do zobaczenia.